Halo, halo, witam serdecznie z tej strony Logiszewski Damian. Mamy 31 dzień lipca. Jeżeli dobrze mnie słychać, to zaczniemy dzisiejszy przegląd porannych scenariuszy na nadchodzący dzień. Zaczynamy tradycyjnie od notowań euro-dolara, które w dniu wczorajszym dotarły do takiego bardzo istotnego poziomu, wyznaczonego ponad 50%. Ostatniego ruchu wzrostowego, który widoczny jest na interwale czasowym W1. Ze względu na to, że jest on wyznaczony właśnie na takim wysokim interwale, jego ważność, jego istotność jest dosyć ważna. Na niższym interwale czasowym widzimy, że cena zareagowała na wskazane zniesienie powstanie formacji głowy z ramionami, którą widzimy na tym interwale czasowym, po czym nastąpiła wyraźna reakcja popytowa, która osiągnęła poziom oporu okolicy 1.34.05. W tej chwili znajdujemy się w ramach mocnej konsolidacji. Ja uważam, że w wyniku reakcji na wskazany współczynnik Fibonacciego powinniśmy dzisiaj jeszcze raz przetestować wskazany opór w okolicy linii trendu spadkowego. W tym momencie, gdy przebijemy tą linię trendu spadkowego, kolejnym poziomem oporu jest poziom okolicy poziomu cenowego 1.34.23 oraz nieco wyżej taka lokalna strefa podażowa 1.34.50. Jeżeli chodzi o takie docelowe poziomy dla ewentualnych wzrostów, uważam, że takim poziomem będzie 1.34.80 i w tym miejscu powinien rozegrać się scenariusz dla dalszego ruchu ceny. Jeżeli w tym miejscu nastąpi wyraźna reakcja podażowa na wyższym interwale czasowym, myślę, że śmiało ten trend będzie kontynuowany.